Siemanko, witam was w recenzji Nexusa 5. Będzie ona wykonana w zupełnie nowej formule, która mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Tak więc nie przedłużając na wstępie, przejdźmy do recenzji. Recenzję rozpoczniemy od aspektu wykonania Nexusa 5, które nie stoi na tak wysokim poziomie, do którego przyzwyczaił mnie HTC One, co podkreślałem właśnie w pierwszych wrażeniach z użytkowania Nexusa 5, ale nie oznacza to, że jest bardzo źle. Najgorszym elementem, uważam, i to odnosi się szczególnie do białej wersji, jest ta świecąca ramka dookoła telefonu, no, która będzie zbierać ryski i jak wam podkreślałem w pierwszych wrażeniach, nie dorobiłem się żadnych, no to już do tej pory się tam kilku dorobiłem rysek na tej ramce, więc ona nie jest tak super odporna. Tak więc w białym telefonie trzeba na nią uważać, a w czarnym jest to chyba ten sam materiał, co jest na tyle, więc nie ma strachu. No i oczywiście na tyle mamy ten plastik gumowany, bardzo fajny chwyt zapewnia on w ręce, dzięki czemu telefon nie powinien nam się wyślizgnąć z dłoni. Ciekawą rzeczą są ceramiczne przyciski funkcyjne od głośności i przycisk power. Jest to fajnie wykonane, ale niestety latają troszeczkę i grzechoczą, co pewni użytkownicy też podkreślali, że właśnie te przyciski grzechoczą. Ja to mam w swoim egzemplarzu, co wam też mówię, również w pierwszych wrażeniach, ale nie jest to aż tak irytujące, więc myślę, że da się to przeżyć. Tak więc wykonanie nie jest złe, ale mogłoby być troszeczkę lepsze. Kolejnym ważnym aspektem przy użytkowaniu każdego smartfona jest jego ekran. W Nexusie mamy ekran o przekątnej 4,95 cala o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli przy zagęszczeniu 445 pikseli na cal. Takie połączenie zapewnia ostrość naprawdę każdego obrazu, każdych czcionek, tak więc w kwestii ostrości nie ma się tu do czego przyczepić, ale można się przyczepić troszeczkę do odwzorowania kolorów, które jest słabsze w porównaniu z innymi high-endowymi właśnie smartfonami. I co też mnie zawiodło, to są kąty widzenia, ponieważ pod pewnymi kątami ekran smartfona robi się po prostu popielaty, co moim zdaniem jest troszeczkę nie do przyjęcia, patrząc na to, że to jest jednak high-endowy smartfon. Ja rozumiem, że jego cena nie jest zbyt wygórowana, ale uważam, że właśnie z kątami jest tutaj dość słabo. Teraz przyjrzymy się trochę baterii. W Nexusie 5 mamy do czynienia z baterią o pojemności 2300 mAh, która może się wydawać troszeczkę mała jak na smartfon z ekranem 5 cali, ale wcale nie jest z nią aż tak źle, ponieważ wytrzymuje całkiem sporo. Wiele użytkowników po prostu wyciska z podświetlenia ekranu około 4 godzin. Mi się nie udało takich wyników niestety osiągnąć. Mój egzemplarz maksymalnie wytrzymywał tam około 2,5 do 3 godzin na podświetlonym ekranie, co jak na moje użytkowanie nie jest wcale złym wynikiem. Tak więc bateria uważam, że mimo wszystko jest na spory plus. Kolejną rzeczą, jakiej się przyjrzymy, będzie system i płynność działania. I zaczniemy troszeczkę od specyfikacji, czyli procesor, jaki znajdziemy na pokładzie, jest to 4-rdzeniowy Snapdragon 800 o taktowaniu 2,26 GHz i jest to wszystko wspierane przez 2 GB pamięci RAM, no i oczywiście przez system Android 4.4 KitKat. I to całe połączenie zapewnia naprawdę super płynną i szybką pracę. Naprawdę nie ma się do czego tutaj przyczepić. Wszystkie aplikacje uruchamiają się w mgnieniu oka i wszystko dzieje się po prostu tak, jak tego sobie życzymy i chcemy. I teraz przedstawię wam króciutki gameplay z dość wymagającej gry Real Racing 3.
od strony wizualnej system naprawdę bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Przede wszystkim przez to, że wszystkie aplikacje, jakie są zaprojektowane przez deweloperów, idealnie wpasowują się właśnie w stylistykę tego systemu. I fajną rzeczą, jaką zauważyłem, są aplikacje wykorzystujące przejrzysty pasek powiadomień oraz pasek z przyciskami funkcyjnymi, dzięki czemu po prostu aplikacje wyglądają jeszcze bardziej przyjemniej dla oka. Na koniec zostawiłem sobie aparat Nexus 5. Mamy tutaj do czynienia z matrycą 8 megapikseli i powiem wam, że zdjęcia są dość fajne, ale mogłyby być troszeczkę lepiej. Szczególnie mam tu zastrzeżenia do zdjęć w słabym oświetleniu i wychodzi po prostu tam ziarno i nie wygląda to zbyt fajnie, ale zdjęcia przy właśnie dobrym oświetleniu gdzieś na zewnątrz właśnie w dzień naprawdę wychodzą bardzo, bardzo fajne. I myślę, że to było chyba na tyle. Oczywiście aparat nagrywa w 1080p, też całkiem fajne filmy, więc uważam, że z aparatem nie jest tak źle. Przechodząc do podsumowania, myślę, że Nexus 5 jest smartfonem jak najbardziej godnym polecenia dla każdej osoby, która ceni sobie płynność działania, wydajność w przeróżnych grach oraz zawsze aktualny system, ponieważ Nexus to wszystko nam zapewnia. Tak więc uważam, że do ceny właśnie tych 1800 zł lepszego smartfona z Androidem naprawdę nie znajdziecie i jak najbardziej wam go polecam. Oczywiście możecie swoje zdanie na temat tego telefonu napisać w komentarzach poniżej. Oczywiście nie zapomnijcie o dodaniu łapki w górę, a także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć!